Michał, najpierw mały test z historii ci zrobimy na początek naszej rozmowy. Wiesz, ile minut rozegrałeś w poprzednim sezonie, a ile w tym, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe? Dokładnie nie wiem, ale w poprzednim wydaje mi się 168, a w tym troszeczkę więcej, ale dokładnej liczby no nie podam. No. Można powiedzieć, że mam około 377 minut może. Ale co do zasady właśnie o to chodziło, że w tym sezonie, mimo że ten sezon tak naprawdę dopiero się rozpoczyna, to rozegrałeś już więcej minut niż w całym poprzednim. To właśnie najbardziej napędza i motywuje do pracy na starcie tego sezonu Fortuna pierwszej ligi, jeśli chodzi o twoją osobę? No wiadomo, że bardzo się cieszę, że trener na mnie stawia, że daje mi szansę i cały czas wychodzę w pierwszym składzie. Porównując jeszcze ten początek sezonu do wcześniejszego, też moja historia nie była za ciekawa. Byłem po kontuzjach, też miałem parę przerw w sezonie i też moja gra nie była na tyle dobra, żeby grać regularnie. Ale teraz, jeżeli przynajmniej odtworzymy sobie w pamięci, odtworzą sobie kibice twój ostatni mecz tutaj w Niecieczy, to no, trzeba powiedzieć, że ta gra bardzo dobra i tak naprawdę jedynie czego zabrakło, no to tej, jak to się mówi, wisienki na torcie, czyli albo asysty, albo bramki. No było blisko bramki i też mi się wydaje, że było blisko asysty. No, przy tej akcji Romka też myślę, że miałem duży udział, ale myślę, że to mnie bardzo napędza, że jeszcze nie udało się zdobyć tej bramki i co mecz podchodzę do tego jakby z większym respektem i z większą motywacją. Można powiedzieć, że chyba zaprzyjaźniłeś się z linią końcową boiska, bo takie twoje zaczyna to być firmowe zagranie, że zbiegasz do samego końca i kiedy wydaje się, że obrońca już myśli, że ty jesteś poza polem gry, to ty zdążysz jeszcze gdzieś zagrać tą piłkę i utrzymać ją w boisku. No ja zawsze lubiłem tak grać, że biegłem do końca i dawałem tylko zwrotną piłkę, bo obrońca jedynie na co patrzy, to raz na mnie i na piłkę, a dwa patrzy, żebym nie zagrał gdzieś piłki w stronę bramki i zazwyczaj ta strefa jedenastki jest zawsze wolna. Teraz każdym kolejnym meczem ta presja na was będzie coraz większa, no bo też i motywacja innych zespołów będzie taka, żeby a. strzelić Termalice bramkę, b. urwać jej w końcu punkty. Teraz mierzymy się z ligowym Beniaminkiem, a Beniaminkowie w tym sezonie, jak pokazują wyniki, łatwo nie mają. No przede wszystkim ta liga jest taka, że każdy może wygrać z każdym, ale jakby to nie jest wyznacznik. No my chcemy grać cały czas swoją piłkę, chcemy dominować rywala, chcemy, żeby drużyna przeciwna biegała i na każdy mecz wychodzimy tak, żeby zdobyć 3 punkty.